już tradycja. W Teatrze imienia Adama Mickiewicza w Cieszynie 11 listopada ma miejsce uroczysta sesja Rad Gmin Ziemi Cieszyńskiej. W tym roku tego wydarzenia również nie mogło zabraknąć. Gdyby nie mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego, to ta uroczystość nie byłaby tym, czym jest. Jakieś nowości w tym roku? Ja już wiem, że 2 złote cieszynianki. No tak. To jest jedna z takich chyba najważniejszych nowości. Regulamin na to pozwala, więc z różnych powodów, ma ten podstawowy powód, to po prostu nigdy nie mieliśmy tak ogromnej ilości zgłoszonych kandydatur, osób, które w mojej ocenie bezwzględnie na to wyróżnienie zasługują. A zobaczymy, jak będzie w latach kolejnych. Natomiast kolejną nowością też jest to, że uroczystość jest w całości nagrywana i 25 listopada o 17, jak żeby inaczej mogło być, będzie retransmitowana i będziemy ją już potem stale z kanału Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej i YouTube'a Śląska Cieszyńskiego oglądać. A nie ukrywam, że tym przygotowujemy się do tego, aby w przyszłości uroczystość była po prostu streamowana na żywo. Ale chcemy to zrobić wtedy, kiedy będziemy pewni, że wyjdzie nam to tak na 100%. Uroczystość rozpoczęła się od części artystycznej. Przed licznie zgromadzoną w teatrze publicznością wystąpił chór Echo z Zebrzydowic, a także estrada regionalna Równica. W pierwszej części wręczone zostały również odznaki zasłużone dla kultury polskiej dla księdza Karola Macury oraz Władysławy Magiery oraz odznaka honorowa za zasługi dla województwa śląskiego dla Jerzego Wałgi. To dzięki Wam mogliśmy te nagrody otrzymać. Bardzo dziękujemy. Najważniejsza część uroczystości to wręczenie laurów Ziemi Cieszyńskiej za rok 2022. Wręczone zostały srebrne cieszynianki oraz 2 złote honorowe cieszynianki, które otrzymali Karol Franek oraz Włodzimierz Szturc. Laur honorowej złotej cieszynianki otrzymuje pan Karol Franek za wieloletnią i pełną oddania pracę w dziedzinie kultury i ochrony naszego dziedzictwa poprzez powołanie i prowadzenie Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, za organizację licznych warsztatów, lekcji na temat zwyczajów, historii drukarstwa, za niezliczone konkursy, wernisaże, wystawy historii fotografii i sztuki poligraficznej stanowiące promocję dla Cieszyna i całego Śląska Cieszyńskiego. Było wzruszenie, ale zasłużona ta cieszynianka. No trudno powiedzieć, czy zasłużona. Dostałem, no więc trzymam mocno. Cieszę się z tego względu. Dużo lat przepracowanych w trudnych warunkach. Przekazałem wszystko młodszym. Także niech ciągną. Ale wspomnienia pozostaną. Na pewno, oczywiście. Tego się nie wyzbywa. Gratulujemy serdecznie panu. Dziękuję pięknie. Laur honorowej złotej cieszynianki otrzymuje pan Włodzimierz Szturc za wieloletnią, aktywną i pełną wartościowych sukcesów działalność literacką, w szczególności dramaturgiczną, za ogromny dorobek naukowy, pracę dydaktyczną oraz liczne publikacje, za nieoceniony wkład w promocję Wisły i całego Śląska Cieszyńskiego w kraju oraz poza jego granicami. Dziękuję z imieniu wszystkich. Pragnę powiedzieć, że to hasło, które dzisiaj tutaj zostało przedstawione, hasło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, które nas tak powiedzieć, lokuje między tradycją a przyszłością. Będziemy się starali jak najszczerzej, jak najbardziej pięknie realizować. Statuetkę srebrnej cieszynianki otrzymało 14 laureatów. W tym zacnym gronie znalazła się m.in. pani Anna Kałuża z gminy Harzlach. Przynajmniej ktoś docenił. Dobrze było taka propozycja tej Rady Gminy, bardzo dobrze. No właśnie, bo to za całokształt pracy, to takie podsumowanie. Dobrze, ale Macierz też bardzo dobrze podziękowała. Też osobiście medal Salmacha dostała. Mam go na kredycie, No właśnie, mówiła pani, że cięższy. Okropne, jeszcze raz tak ciężejszy. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem pieśni Ojcowski Dom. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Żymik.